Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry 100 Days. Nie będę ukrywał, że tutaj miałem nagrywać dzisiaj Hitmana, pierwszy odcinek, ale no, moje oczy doły wyłapały lepszą grę, większego hita tak zwanego. 100 Days to jest gra taka indie, na pewno lepiej się w nią gra, niżeli ogląda. Może być to problematyczne, kiedy nagrywa się odcinki dla widzów, ale miejmy nadzieję, że jakoś uda mi się zaspokoić potrzebę endorfin i hormonu szczęścia w waszym mózgu. Gra opowiada o tym, że tutaj się buduje farmę winiarską, że tworzymy wina, stworzymy swoją markę win. No i tyle. I spróbujemy zostać najlepszymi winiarzami, stworzyć najlepsze wino i przede wszystkim tutaj dobrze się bawić. Ja już oczywiście tutaj sobie testowałem, jak ta gra działa. Za to nie testowałem tak zwanego story mod. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie jakąś opowieść, a to ciekawe. Kiedy jest, when you are happy with your placement and ready to move on, click the button. Ok, kiedy jesteśmy już zadowoleni, możemy kliknąć tutaj next. Dobra, to jest standardowy tutorial. Pracujemy aktualnie w jakiejś firmie zwykłej, komputerowej. I tak też będzie wyglądać ta nasza rozgrywka. Generalnie będziemy tutaj kłaść na takie kilka pól kwadratu, właśnie takie dziwnego Tetrisa układać. Wiem, że to na początku może brzmieć mało zachęcająco, ale wierzcie mi, że później ta gra się delikatnie rozwija, jeżeli chodzi o tę mechanikę i dochodzi dużo, dużo więcej ciekawszych mechanik. Jest to prawdopodobnie taki tutorial dla widza, tak? Znaczy dla widza, dla gracza. Już taki tutorial generalnie przeszedłem, także wiem o co chodzi. Musimy Boring Company, coś robimy w każdym razie, nie wiadomo co. Pracujemy w firmie. I zakończył nam się nasz sezon. Mamy wykrzyknik i dostaliśmy jakiś list. My dearest Emma, Moja droga I Emo, doubt you remember me. My pewnie name mnie nie is Beppe, pamiętasz. and Mam na I am imię a Beppe. enologist. Winemaking has ruled my life as a tyrant, devouring any free time I had, until I have reached the end of my journey, still chasing the perfect wine. Tworzenie win, There is a long list of kurde, nie jestem w winemakers who stanie would be słuchać happy to i inherit tłumaczyć. my lands, Tworzenie win but this wzięło time całe moje I will życie rebel jak against tyran, what is chyba. logical or due. Poświęciłem każdy swój wolny czas na While to, we need to treasure our tradition, żeby we also tutaj need to make room for ścigać innovative najlepsze solutions, wino. newcomers to fill our ranks. I want you to run my business and become a winemaker. It's not going to be easy, but I promise you it will be worth it. Your vineyards await. Nasza winnica czeka i tutaj dostajemy zaproszenie, żebyśmy zostali winiarzami. Jak to się nazywa ten gościu, co produkuje wina? Nie wiem. W każdym razie dostaliśmy w spadku jakąś winnicę. Na to wygląda. No i teraz się do tej winnicy udamy. 100 dni. Czy my będziemy mieli 100 dni, żeby spłacić długi winnicy? Czy jak to będzie wyglądać? Nie mam zielonego pojęcia, bo w tryb fabularny nie grałem. O kurde. Cześć, mam na imię Anna i jestem twoim sąsiadem. Miło mi cię poznać. W końcu się spotykamy. And put a face to a name. W końcu widzę twoją twarz chyba. Słyszałem o tobie wiele. Od starego mężczyzny. Naprawdę? Tak, powiem ci wszystko o tym. Nic się nie martw. But all in due time. Ale wszystko w swoim czasie chyba. Pomyślałem, że będzie miło się przywitać, więc tu jestem. Bardzo miło z twojej strony. Musisz być wykończony. Jak twoja podróż? Tak, jestem trochę zmęczony. Trochę mi się przesunął lot. And kinda packed. Nie wiem co znaczy. Oh girl. O dziewczyno. Co? Kurwa, nie widzisz tego gigabicepsa? Mogę sobie wyobrazić. Ty, jestem. Proszę mnie tutaj, ja się identyfikuję jako mężczyzna. How do I run this place? Powiedz mi może jak mam zarządzać tym tutaj przybytkiem. To duże pytanie. Na szczęście chyba. The old man has left some instruction. Stary mężczyzna tutaj zostawił dla nas instrukcje. Ale był trochę
Overhelm, albo trochę, co? Ale trochę będziesz się czuł przytłoczony, jeżeli wszystko przeczytasz naraz. Ale będę po kolei podsuwała ci notki, jedną po jednej, żebyś właśnie nie był przytłoczony. On mnie przedstawił do tego zadania i powinnam się go trzymać. Kurde, jak to Overhelm? Dobra, tego owego tutaj, nie wiem jak to przetłumaczyć. Generalnie jest późno i ja się nie spodziewałem, że będą dialogi po angielsku. Myślałem, że sobie tu usiądziemy i ja będę mógł sobie gadać. Jeżeli chodzi o angielski, to naprawdę jest na wysoki poziomie, widzowie, naprawdę. Dobra, not really be linked to another generation, other time, other means, bla 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 bla. Dobra. Tio jakiś jest okej, tak, znamy go. Mocne ramienie, wielkie ręce, to chyba o mnie. Najmłodszy syn starej kobiety, która zarządza bakery in the town. Piekarnią chyba. Wonderful, bla 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 bla. Dobra, tutaj jest gadka generalnie fabularna. Jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to możecie. Mnie to aż tak za bardzo nie interesuje, nie będę ukrywać. Trochę działa to na takiej zasadzie jak na kiedy graliśmy sobie w Dead in Bermuda. Tam było bardzo dużo dialogów, ale większość sobie skipowaliśmy. Nie były one dla nas na tyle interesujące. Tio. Cześć, jesteś Tio? Tak, to jestem ja. Gadaliśmy wczoraj przez telefon. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Jestem szczęśliwy, by ci pomóc. You know the old man has. Wiesz, że stary mężczyzna Albo nie, old man to tak nie znaczy stary mężczyzna, ale przedstawi nas wszystkich. Dobra, tu se tutaj gadka tego owego, chłopie, do roboty, tu nie ma co, wariacie. Tutaj nie wiem kim jesteś, bla 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 bla. Weź już tu podcinaj, czy co to jest to wedding, co to znaczy. Wedding wygląda jak generalnie podcinanie, nie wiem co to do końca znaczy w sumie wedding. Oprócz wesela to oznacza również usuwanie chwastów i taka pielęgnacja generalna. Możesz wyłączyć tutorial w ustawienia. Szczerze mówiąc, ja to zrobię z tego względu, że jestem giga koksem w tą grę. Myślę, że możemy sobie, jeżeli chodzi o tutaj o tutorial, wyłączyć go. Tylko znajdę tą opcję. Nie powiem wam szczerze, że bardzo się zdziwiłem, iż na off-czacie poza streamem, bo właśnie zakończyłem streama z 10-20 minut temu, ktoś dodał do mojego media requesta film. Bardzo, bardzo, bardzo się zdziwiłem. Mówię, o co chodzi? Mówię, ja mam streama, co się dzieje? A wszystko wygląda na to, że jest w porządku. Nie da się wyłączyć w ustawieniach tego tutorialu, więc przejdziemy sobie go. No, nie zawadzi sobie przypomnieć, o co tutaj chodziło. Dobra. I tutaj właśnie mamy taką kwadracik i w nim będziemy ustawiać takie dziwne rzeczy właśnie, jak teraz widzicie, takie powiedzmy karty. Tutaj znajduje się nasze wino, nasza winnica. No i my zadbamy o to, żeby to wino było wypielęgnowane. Niestety, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, nie jest dobrze, bo je tracimy. Tu oni sobie gadają, jakieś tego, że jesteśmy gigakoksami. Jeżeli chcecie, to w każdej chwili możecie sobie to zatrzymać i zobaczyć, co tu jest mówione. Natomiast ta fabuła zazwyczaj ona nie jest na tyle ciekawa, żeby się nią zajmować. I teraz zajmiemy się czym koniecznie? Crop thinking. Crop thinning polega na tym, że przerzedzamy nasze winogrona, by poprawić jego quality, czyli tak zwaną jakość. Tak jest. I tutaj usuwamy chyba zepsute winogrona, żeby nie traciły one na jakości. Kosztuje nas to 100 dolarków, także całkiem niedużo. Możemy sobie to wykonać. No i przede wszystkim kosztuje nas to dwie tury. Jako tutaj właściciele winnicy posiadamy różne właśnie budynki. Możemy do jednych z nich zajść. Tutaj mamy narzędzia. Możemy tutaj na przykład kupić ciągnik, jeżeli wynajdziemy odpowiednią technologię, jakieś inne pierdoły i możemy to tutaj przytrzymywać. Mamy tutaj winnicę, szybki tutorial dla widza. Tutaj mamy nasz pojemnik na wino, mamy tutaj wyciskarkę do wina. Ale możemy też zakupić między innymi beczki, które poprawiają jakość, różne takie tutaj rzeczy, które widzicie.
Jakieś tanki, stylowe tanki zamiast na przykład takich drewnianych, to możemy mieć takie zrobione z metalu i w nich przetrzymywać wino, znaczy wino, winogrona. A tutaj jest już bezpośrednio do trzymania wina miejsce. Możemy albo palety, albo takie zwykłe pojemniki na wina. Te pojemniki na wina są oczywiście tańsze, palety są oczywiście droższe. No i między innymi sklep i takie tam pierdoły. Na razie myślę, że nie będziemy się tym zajmować z tego względu, że nie posiadam, z tego co rozumiem, chyba żadnego wina w moim ekwipunku. Nie posiadam. Skipuję tą rozmowę, bo ona naprawdę jest, wydaje mi się, nudna. No i nasze winogrona są gotowe do zbiorów, do zebrania. Gdy zaczekamy troszeczkę dłużej, wydaje mi się. A to jest ten Old Man? Nie wiem. Wydawało mi się, że fabułka będzie bardziej interesująca, tak co to skipuje. Kurczę, no nie jest to coś, co mnie bardzo jakoś interesuje. Wydaje mi się, że tym dłużej będziemy, tym później to zbierzemy, tym więcej będzie miało cukru nasze wino. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo w zależności w jakiej fazie to zbierzemy i jak później będziemy z tym postępować, będziemy mogli stworzyć idealne wino. A przecież do tego chcemy tutaj dążyć. Udało nam się zebrać całkiem dużo. 669 gal. Czyli jakie jednostki? Nie wiem. Gal. Galonów? Nie wiem, czy to tak po polsku się nazywa. Tak, i udało nam się tutaj zebrać, jakiś ziomuś nam gratuluje. No i trzeba przede wszystkim teraz rozmielić te winogrona i wycisnąć z nich soki. Tutaj na przykład mamy... Dobra, oni se gadają, bla 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 bla. Tutaj na przykład mamy co? Tutaj mamy przycinanie. Po prostu będziemy przycinać nasze krzaki, ale nie wycinać je, bo te krzaki mają nam za rok tutaj wyrosnąć. Także chcemy je przyciąć, ale nie wyciąć. No ale żeby to zrobić, potrzebujemy więcej kratek. I dlatego teraz sobie klikniemy, myślę, technologię i tutaj będziemy mieli opcję zupgrade'owania naszej przestrzeni. To akurat nie kosztuje dużo, bo około 500 dolców, także możemy sobie na to pozwolić. No i dzięki temu będziemy mogli dwie tutaj jednocześnie wykonywać czynności. No i tutaj przy tym przycinaniu tych naszych krzaczków mamy trzy podstawowe rzeczy, którymi będziemy się kierować. Czyli jeżeli zostawimy sporo tych krzaków, żeby wyrosło w następnym sezonie, no to generalnie jakość tych krzaków dużo spadnie. No ale za to będzie ich dużo. Jeżeli zostawimy ich bardzo mało, jakość tych krzaków będzie perfekcyjna, natomiast zbiory będą tragiczne. My myślę, na samym początku zostawimy sobie bardzo dużą ilość tych krzaków, żeby następne zbiory owocowały. No owocowały po prostu w sumie. To są owoce. Zbieramy owoce, więc mają owocować. Dobra, tutaj gadałem jakieś głupoty tego i generalnie ta. Tym więcej volta w skrócie, czyli jeżeli tu będzie 12,9 volta, to spadnie nam słodkość tego wina. Wino nazywa się Barbera. No i warto by było, wydaje mi się, utrzymać naszym tutaj nasze to wino i słodkość wina na poziomie tak dwóch, z tego co pamiętam, z poprzednich rozgrywek. Aczkolwiek nie wiem, czy ja mam tutaj dziennik. Mam tutaj... O, tu jest fabułka całego tego, widzę. No dobra. Barbera, to jest wino, które robimy. No nie mamy tutaj napisane, ile powinno być. To jest właśnie taka Wikipedia, czyli wiemy, że typically najlepiej jak będzie na najwyższy poziom. No i sweetness tutaj jeszcze nie wiemy, na który poziom powinniśmy ustawić. Wydaje mi się, że na poziom 2, czyli zrobimy mniej więcej coś takiego. Krótka fermentacja, jeżeli chodzi o tutaj dodawanie taniny. To my chcemy, żeby ta tanina była na tak zwanym poziomie niskim, czyli na dwie krateczki też, tak mi się wydaje. Także nie dodajemy tutaj, nie wiem co to robi, to chyba, że jakieś tam przefiltrowanie i tak dalej, i tak dalej. Tym więcej razy będziemy to robić, tym więcej będzie taniny w naszym winie. Taninki chcemy mieć też, wydaje mi się, dwa, z tego co pamiętam z poprzedniej rozgrywki. Trochę może oszustwo, ale...
No, a z oszustwa właśnie wykorzystuje swoje liczne umiejętności. No i teraz będziemy to... Co będziemy to robić? Choose the press. Będziemy to wyciskać i robić z tego takie prawdziwe, prawdziwe wino. Mamy do wyboru między body, a między taninką. No i chcemy to ustawić w dobry sposób. Wydaje mi się, że taninka będzie na dwójkę, także press, intensity. Ustawiłbym tak na 42%. No i skipną turę. I liczę na to, że nasze wino będzie wyśmienite. Dobra, pada. Jeżeli pada, to nie możemy na przykład właśnie przycinać i pielęgnować naszego ogrodu. Ale za to możemy się skupić na butelkowaniu naszego pięknego wina. Tak, tak. Musimy się upewnić, że mamy wystarczająco ilość miejsca. I tutaj możemy sobie zaprojektować nasze wino. Możemy wybrać, zaczynając po prostu od korków, które mogą kosztować więcej albo mniej, kończąc po kształt butelki. No w końcu jest to gra o winie, tak co musieli dodać. To wygląda jak tak typowa marina albo coś takiego, a nie jak wino. No bierzemy to, co jest najtańsze, z tego względu, że no stać po prostu na takie na razie. No i generalnie możemy chyba jakieś fajne logo wybrać, tak mi się wydaje. Moglibyśmy jakieś lepsze wybrać, na przykład takiego kwiata, taką różę może czarną. O kurczę, wygląda chyba fajnie. O, coś takiego. Może na jakimś tle czerwonym. Piękna sprawa mi się. O kurde, pas na winko. Elegancko wydaje mi się, że możemy robić. 2590 butelek nam wyjdzie. I potem te butelki będziemy mogli sprzedawać. Ale najpierw warto by było przetestować, czy nasze wino nam wyszło i czy jest one smakowite. Gra jest ciekawa, na pewno do grania, bardzo przyjemnie się w tą grę gra. Nie wiem co z oglądaniem, bo nikogo tej gierki nie oglądałem. Także nie wiem, ale na pewno gra się przyjemnie w to. Szczególnie, że to później nabiera tempa. Ja teraz wszystko tłumaczę, każdy krok, także robimy to bardzo, bardzo długo. Natomiast później to będzie takie mega szybkie robienie rzeczy i będzie elegancko. Dobra, body na pewno mamy za mało, ale sweetness na dwójkę i tanina na dwójkę, strzał to był w tak zwaną dziesiątkę. Przydałoby się, żeby moje wino miało więcej body, aczkolwiek 72 na 100 to jest piękna ocena. Jeżeli chodzi o wino, mamy 2500 butelek i będziemy mogli powoli to wszystko sprzedawać. Generalnie możemy w naszym tutaj, jak to się nazywa? To jest warehouse? Nie, co? Tak, warehouse. W naszym warehouse będziemy mogli tutaj zakupić tak zwany sklep i wtedy automatycznie mi się będzie wszystko sprzedawać. To jest super ważne z tego względu, że że jestem kurczę leniwy i mi się nie będzie chciało tego ręcznie robić. Także sklep to jest podstawowa tak zwana inwestycja. Chciałbym to jak najszybciej zrobić, także weźmy to warehouse, odblokujmy sklep, to za 5 koła. No i chciałbym jak najszybciej tutaj skorzystać z mojego nowego ulepszenia. Jestem w stanie? Shop. Jestem w stanie. Pyk. I kupimy sobie i to się automatycznie później będzie sprzedawać. Mam nadzieję, że to nie była fatalna decyzja i że teraz kurde nie zbankrutuje. Witamy w barze. Do you have a reservation? Czy mamy rezerwację? A, my jesteśmy w jakimś barze chyba opchnąć wino. Satoshi Wine Bar. Czy się udało? O, wygląda na to, że tak. 19 butelek. Chyba udało się sprzedać. No i po całkiem solidnej cenie, także no finansowo nadal straciliśmy w ten dzień 240 dolków, ale jest całkiem ok. A tutaj co robimy? To jest bla bla bla, tu coś gadają sobie siąki. Czyścimy chyba po prostu to, co ubrudziliśmy. No i cały czas czekamy i sprzedajemy ludziom to, co tutaj zostało. To co tutaj jest, po prostu sprzedajemy to co oni chcą kupić po prostu. I tutaj klikam, żeby sprzedawało mi się Automatic Order Management. All. No i high income, high bottle quantity, lower discount. No i mam nadzieję, że mi się to automatycznie teraz będzie sprzedawać. Jest też, że kupiłem ten shot, jak najbardziej, widzicie, i to mi się teraz automatycznie sprzedaje, ja się tym kompletnie martwić nie muszę, czekamy na następny sezon. Będziemy mogli po raz kolejny stworzyć jakieś super zajebiste, miejmy nadzieję, winko.
I ważną też tutaj technologią, którą chciałbym odblokować, są baryłki. Baryłki są super ważne i super fajne, bo to one nadadzą tego, czego w moim tutaj winie brakuje, czyli tak zwanego body. Czy tam body? Body? Body to chyba znaczy tego, ciałko. Czyli raczej body. A czy jak? Czy to jest to samo wino? A my jakieś inne teraz wino chyba robimy. Brico, tak mi się wydaje. Łe, jakieś inne wino robimy. Dobra, ale też sobie poradzimy. Myślę. No i technologię baryłek chciałbym tutaj odblokować. Gdzie to jest? Technologia i baryłki. No 10 koła, tak na razie tego nie wykupimy. O, zarobiliśmy 2,5 koła w poprzednim miechu. Tam, w poprzedniej turze po prostu. 1500 w tej turze. Jest git. Fajnie, fame sobie wbijamy. Fame jest też ważny. Z tego względu, że tutaj za fame będziemy mogli odblokowywać sobie naszą technologię. Dobra, po raz kolejny stała się dokładnie taka sytuacja, że ktoś po prostu napisał na czacie, co? Dobra. Przerzećmy nasze plony, ale zostawmy tylko te najlepsze, jakie mamy. Będzie nas to kosztować dwie turki. No i w międzyczasie my tutaj cały czas sprzedajemy to wino, które mamy w warehouse i w naszym eku. Dobra, coś tam gala, siema Carlo, bla bla bla. Ile możemy w ogóle składować butelek? 5000, tak że trzeba bardzo na to uważać. No ale powoli widzę, te butelki schodzą, także jest całkiem gitowa. Chyba w miarę zarabiamy. Nie wiem, ile mi zostało tych butelek. 1200. No to powinno być git, w miarę powinniśmy zarabiać. No i nasze winogrona przede wszystkim się tutaj robią dalej. Możemy je zebrać. Czy to jest to samo winogrono, co mieliśmy wcześniej? Wydaje mi się, że właśnie niekoniecznie. Skipuję tam. Fajnie, że wybrałem tryb fabularny i skipuję wszystkie rozmowy. No ale co? A, jest to Barbera 2022, tak jest. Zebraliśmy 754 galony. Chyba tak to jest po polsku, czyli dużo więcej niż jej poprzednio. No i teraz możemy rozgnieść te wszystkie winogrona i przerzedzić tutaj plony. Wydaje mi się, że zrobimy to, że przerzedzimy plony, bo wydaje mi się, że jeżeli przerzedzamy plony, to nasze tutaj health, czyli tak zwane życie, one nie będzie aż tak drastycznie spadać. A jeżeli one będzie spadać, to będziemy mieli problemy na polu. Ale może jeszcze jedno tutaj zostawmy very high, bo potrzebujemy przede wszystkim fajnego boosta pieniężnego na samym początku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fermentacja, proces fermentacji. Robimy dokładnie to samo co wcześniej, czyli 10 tak zwany procent. Myślę, że będzie idealnie. Jeżeli chodzi o taninę, nie dodajemy. A jeżeli chodzi o body, to możemy to podnieść tylko w jeden sposób, wykupując tak zwaną technologię związaną z beczkami, ale ona była przed chwilą droga, natomiast przed chwilą też nie miałem pieniędzy, teraz mam 10 koła. No tak jest, wydaje mi się, że zainwestujmy tutaj w te beczki, chociaż taką jedną beczułkę by warto było na samym początku kupić, to się nauczyłem, mimo tego, że kosztuje 15 tysięcy, zainwestujmy. Myślę, że powinno być całkiem w porządku. If you are in trouble, jeżeli jesteśmy tutaj w potrzebie, znaczy w potrzebie, jeżeli mamy problem, to możemy wziąć pożyczkę. Na razie jest w porządku, mi się wydaje. W tym akurat wypadku pożyczka nie jest najgłupszym pomysłem. Ale powinno być git, powinniśmy tutaj sprzedawać pieniądze. We are losing money. Lepiej być ostrożnym. No dobra, dobra. A, już nie mamy wina, nawet nie mamy co sprzedawać. Ty, to lipa faktycznie, ty, to jedna pożyczka będzie brana. Ale heca. No, będziemy musieli wziąć pożyczkę. Na 5 lat, debit to pay, no dużo, ale... Na 5 lat ja bym wziął 25 koła w sumie. Albo może nie aż tyle. Dobra, może z 5 koła chociaż tylko weźmy. Na razie. No i suckering. Co znaczy suckering? Nie wiem, co to znaczy, ale wiem, że usuwamy jakieś tutaj nieistotne liście chyba i tak dalej. I również gałęzie i wydaje mi się, że jakieś zepsute winogronka. Dobra. Myślę, że klikam next. No i teraz przydałoby się podtrzymać to trochę właśnie w naszej tutaj beczułce.
Czy my będziemy trzymać to długo w beczułce? Zaraz wam powiem, czy my będziemy trzymać to długo w beczułce. Jak najbardziej chcemy to trzymać długo, aż 3 tury, bo nam da to większe body. A body jest nam tutaj, jeżeli chodzi o to wino, bardzo, bardzo potrzebne. Więc te 3 tury dadzą nam naprawdę, naprawdę dużo. No i niestety, jeżeli chodzi o siano, to nie jest dobrze. Ale myślę, że się odkujemy, prawda? O kurwa, co się stało? Czemu nie mogę butelkować mojego winka? Bo wrzuciliśmy to, dobra, wrzuciliśmy to, do beczułek. Dobra, dobra, myślałem, że coś zepsułem. Jest w porządku. No i wyczyśćmy, co tam jest upierdzielone. Powinno być kit. Mamy botelnik, możemy butelkować. Myślę, że tak samo zrobimy jak wcześniej. Taka sama buteleczka. Tylko nie mamy pieniędzy. Ile byśmy potrzebowali? Nie mam zielonego pojęcia. No myślę, że jeszcze z 5 koła musielibyśmy niestety wziąć pożyczki. Pożyczki nigdy nie są dobre. A ja nie mogę wziąć. O kurwa, no to jest teraz lipa, nie? Ja myślałem, że aj nie mogę na kolejne pożyczki wziąć. No dobra, no to zrobimy tyle butelek, ile możemy zrobić. Czyli 2200 i liczymy na to, że będzie to wystarczająco, żeby może się troszeczkę odbić od dna. Spróbujmy to wino jak najszybciej je przede wszystkim sprzedawajmy. Jak wino smakuje? Proszę jakąś dobrą ocenę, w innym wypadku z lipa. Jest fajne body, jest fajny tanin, jest fajne acidity. Jeżeli chodzi o typicali, powinno chyba też być na maksa. Wtedy by było jeszcze lepsze. No i mamy tutaj smak tak zwanego orzecha. Wydaje mi się, to jest migdału. 80 na 100 wino powinno sprzedawać się jak świeża bułeczka tak zwana. Czy powinno być gituwa? Hello, hello, witam, witam, bla, 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 bla. No i co? I tak będziemy rozwijać swoją tutaj winiarnię i miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak, jak być powinno. Zaczynamy sprzedawać. Także jest git. Powinno być całkiem ok. Journal update. O kurde, w ogóle ile tu jest chłopiec rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o fabułę. No to jest. No to nie jest. To nie jest coś, co mnie po prostu interesuje, wydaje mi się. Aktualnie. Nie będę się w to zagłębiał. O, i teraz jak sobie na przykład wejdziecie w Journal i wejdziecie sobie w Barberę, to tutaj mniej więcej macie gwiazdki, jakie to, jak to, gdzie powinniśmy, co powinniśmy celować, czyli w Sweetness 2, Tanina 2, Acidity Max, TPCD na maksa, jeżeli chodzi o body. No to jeszcze nie wiemy, ale ja wam podpowiem też, na maksa będziemy celować. No i co na razie? O, mamy siano! Ej, skąd ja mam tyle pieniędzy? Nagle. Ty, skąd ja mam tyle pieniędzy nagle? Sales complete! Sprzedałem wszystko, co miałem w Eku, czy co jest? Ej, skąd ja mam tyle pieniędzy? Ciekawe bardzo, nie wiem. Także mam 30 koła, zajebiście w sumie. Dobra, no i standardowo to same tutaj prace wykonujemy. Sprzątamy, bottling machine, coś tam, new order, niech to się sprzedaje wszystko. No jest git, jest zajebiście, możemy już harwestować naszą nową tu, nową, nowe winogrona. Także zróbmy to jak najbardziej, no i będziemy, miejmy nadzieję, zarabiać na tym kolejne fajne pieniążki. Inwestować w kolejne super technologie. Wyszło nam 759 galonów, także całkiem sporo, wydaje mi się. Niestety też nasza maszyna była całkiem ubrudzona, także nie zdążyliśmy tego wyczyścić. I jakość może być delikatnie gorsza niż jest zazwyczaj. No tutaj fermentation krótkie, tanina jak najniższa. Znaczy jak najniższa, na dwójeczkę musi być idealnie. No i wydaje mi się, że możemy mieć jakąś technologię. Pytanie, czy my chcemy poszerzyć naszą mapę? Tak średnio. Czy my chcemy może iść w inne wino? Tak średnio. Może zatem w to pójdziemy? Tak średnio, bo to też na razie tego nie potrzebujemy. Poszlibyśmy w dalsze technologie, natomiast potrzebowałbym 20 fejmu. Fejm się zdobywa właśnie w taki sposób, że się wykonuje dla nich różnego rodzaju zlecenia. Możemy w sumie commercial office zrobić. Albo cleaning room, może toolshed. Ciężko, ciężko na razie, ciężki wybór. Może zróbmy cleaning room. Będziemy szybciej sprzątać. Więcej traktorów, będziemy szybciej zbierać.
Te traktory są już, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. No ale może, tam jedna tura zaoszczędzona. A to jest chyba nieopłacalne za jedną turę to robić. Tak mi się wydaje. Może byśmy nowe. O, możemy nowe pulko kupić. No właśnie, zapomniałem o tym. No to myślę, że warto jest tutaj zainwestować w nowe pole jak najbardziej. Tutaj będziemy robić inne wino, to znaczy będziemy musieli bardziej się na tym skupić. Green Golio niech będzie. Będziemy tutaj uprawiać. Kupmy to, stać nas, czemu by nie? Produkcja ruszy pełną, że tak powiem, parą. Miejmy nadzieję. O kurde. Nie, ile klikłem press. Nie, byśmy tak press chcieli na 43. Nie, trzeba wyczyścić nasze pole przede wszystkim, no nie? Trochę się tutaj w Tetris'a trzeba nabawić. YouTube time, coś tamtego, owego. Jest git, coś tam gadają. Aging, no tak, wrzucamy to oczywiście do naszych beczułek. Na jak najdłużej. No i czyścimy, wydaje mi się. Czyścimy nasze pola. No i sadzimy przede wszystkim na naszych poletkach winogrona. Trochę w ogóle musi to trwać, żeby to winogrono się tak generalnie. Urosło, ale na szczęście to gra komputerowa. Chcemy jak najwięcej tych zasadzić, tych gagatków. A, ja nie mogę więcej, ja nie mogę innych win robić. A, to musi być zawsze robiona Barbera. No tak, bo właśnie po to jest technologia. Debil ze mnie. Straszny głupek. No tak. No to możemy w sumie zainwestować w tą technologię. Chardonnay. Tak się nazywa wino. Czemu by nie? Może będzie to tak zwane wino dobre. Zobaczymy w sumie. Co będzie lepsze? Kliknijmy sobie na info. Barbera. No, średnie takie. Czarnodaj. No, chyba lepsze. Chyba lepsze wino na to podłoże, więc wydaje mi się, że jak najbardziej. Czarnodaj zatem. Niech będzie tutaj plantowany. On jest też droższy, ale pewnie oznacza to też droższe zbiory, także inwestycja zostaje poczyniona w przyszłość. Powinno być git. Uwielbiam takie gry. Ale problem jest z takimi grami taki, że jeśli świetnie, w takie gry się świetnie gra, natomiast już gorzej jest z nagrywaniem. Znaczy z nagrywaniem, z oglądaniem wydaje mi się. Też osobiście za dużo gameplay nie oglądam, raczej jeżeli już to gram w gry. Nie zawsze tak było, bo nie zawsze też miałem jakiś super komputer, także całe życie spędziłem na oglądaniu jakichś gameplay, szczerze mówiąc. Dobra, fabułka, skip. Bonjour. Miss Sophie, taka jest misja nasza? Chyba tak, zobaczmy jakie nam winko wyszło. Powinno być kurczę gorsze, jeżeli chodzi o jakość. Delikatnie, o kurwa, ile flavorsów. No tak, ale jakby jakościowo, no. Jest jak jest. Nie jest najlepiej. Ale i tak się na pewno sprzeda. Taki typowy winiarz został zrobiony chyba. Posprzątać i generalnie przydałoby się nowe tutaj poletko kupić. Jest git, sprzedajemy. Idzie nieźle. Zobaczyłbym sobie w jakieś misje, bo chyba mamy tu jakieś misje. Czy nie mam misji? Nie wiem, dobra, walić. Chciałbym tylko na orders, może tutaj sobie kliknąć. Tutaj mam też special orders, czyli możemy. O, właśnie, a nie, mu nie chyba nie możemy sprzedać. A możemy mu sprzedać, tak, czyli najeżdża. O, kurczę. I on nam mega dużo zapłaci i to nam wzrośnie dzięki temu fame. Jak najbardziej, wariacie, Barbera, rocznik 2022. Polecam serdecznie. No i tobie też coś opchniemy. Tobie opchniemy Barberę 2022. Tobie opchnę to. No i jesteśmy kurde bogaci. Mogę chyba sobie, myślę, nowe poletko kupić. Gra mi też proponuje inwestycje w technologię. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, wydaje mi się, że z technologii to ja bym wybrał nowe poletko 10 koła. Wydaje mi się, że to jest tak zwana inwestycja kurczę dobra. Więcej miejsca to jest fajna rzecz. Jeszcze te za 20 koła będzie super inwestycja, wtedy będziemy mieli taką jedną wielką kratkę. Będziemy mogli się już fajnie bawić. No i dalej co? Pewnie jakieś nowe wina i winnice będziemy kupować, czy coś takiego. Jeszcze nie wiem. Sprzedajemy wino, czekamy aż będziemy mogli zebrać wino. Tym razem wino będzie, winogrona będą tak zwane zielone, żółte, nie wiem jak się te winogrona nazywają.
Swoją drogą uwielbiam te winogrona, jeżeli chodzi o które z tych winogron miałbym wybrać do zjedzenia, to zdecydowanie te żółto-zielone są szefami. Szefami. A, i nie udało mi się zebrać jednego plonu chyba. Ale kurwa lipa. I ocie kryńca, nie zdążyłem zebrać z mojego pola plonu, nie? Normalnie nie zdążyłem. Ale lipa fest. Lipa fest. Wydałem na to siano, żeby tam posadzić i tak dalej rzeczy. No i lipa. Dlatego właśnie potrzebujemy jak najwięcej miejsca, żeby móc te dwie rzeczy łączyć jednocześnie. Czekamy na 20 koła, ja bym jak najszybciej to zainwestował tutaj w to miejsce. No i teraz warto by może było zajrzeć tutaj do naszej podpowiedziarki i znaleźć to wino, które my teraz robimy, czyli Czarnodaj. Wiemy, że nic nie wiem, właściwie nie mam żadnej informacji, jeżeli chodzi o to wino. Dajmy sobie intensivity na zero na początku, bo szczerze mówiąc, wcielonego pojęcia nie mam, jak to wino powinno wyglądać, jak powinno smakować. Nic nie wiem. No i generalnie health tu jest słaby, także myślę, że damy sobie na razie na very low i ten health powinien szybko wzrosnąć. Także mało plonów, ale za to będą jakieś super zdrowe. Może nie będą chorować, no. Jeżeli chodzi o choroby, to nie jest fajne. Jeżeli chodzi o moc tak zwanego wińska, to czy chcę małą, czy dużą? Wydaje mi się, że dużą. Aczkolwiek nie wiem, jeżeli chodzi o taninę, też wydaje mi się. O, też dajmy na shorta, bo nie mam tyle w sumie miejsca i tur, żeby tyle to robić. Dajmy na razie na shorta. O kurde. No i musimy teraz to wszystko w sumie posprzątać. Ten cały syf, co mamy na tych polach. No właśnie dlatego potrzebujemy jak najwięcej miejsca. Zdecydowanie tak. Ja bym to miejsce szybko teraz kupił. 20 koła to kosztuje dużo. No ale myślę, że nie zbankrutujemy. 290 jeszcze butelek do sprzedania. Powinno być kit. A, ja muszę zbutelkować nowe nasze wino. Stać mnie? A, stać mnie. A, to kit. Na szczęście mnie stać. To będziemy to sprzedawać. Wine testing. Żeby to jak najszybciej sprzedawać. Pyk. Sprzątanko. Żeby nie mieć oczywiście syfu. Tutaj to. Tutaj to. Tutaj. Tutaj jest problem. Zrobimy coś takiego. Powinno być gituwa. Wine testing. Pokaż mi, jakie wino jest dobra. Ok, tanina na dwójkę. Warto wiedzieć. No jest kurwa tragedia, nie? Jest tragedia, przecież nikt tego nie kupi, nie? Nie jest dobrze. Oj, nie jest. Dobra, tu se gadają, Meet Andrea, coś tam tego owego. Dobra, tu robimy te same wińska, niech one się tutaj robią. Zbankrutować na pewno nie powinniśmy zbankrutować, to jest gra ciężka. Ale no... Gra za zadanie ma nam sprawić przyjemność, a nie skatować. Także raczej wątpię, że coś się super wydarzy i niefajnego. Jest chyba git, powinniśmy to raczej przetrwać. Ej, już chcę zbierać? Harvesting już robić? Co ty gadasz? Jak to harvesting? Już? Poczekaj, tu nie mam miejsca. Skip, skip, dobra. Ty, a to ja i tak nie będę mógł harwestować dwóch rzeczy naraz. Ale chujoza, nie? Ty, to beznadziejne to wino. Ja nie będę mógł zharwestować tego i tego, nie? Tak mi się wydaje. Kliknę next. Dobra, jestem w stanie harwestować to i to. Git. Git, git, git. Dobra. Gituwa, w tym sezonie się udało. Dobra, super. Właśnie o to chodzi, żeby harwestować dwa naraz. No i tutaj by się tego tanka przydało kupić, ale może jeszcze nie teraz. Next. Kurde, słabo jest z sianem, nie? Tracimy dużo siana. A mamy sporo butelek, powinniśmy sprzedawać jakieś rzeczy chyba. Nie nadążamy chyba ze sprzedawaniem. Nie mamy wystarczająco dużo klientów. Tanina na dwójeczkę, jeżeli chodzi o body, to jak to wygląda body z tym naszym winem tutaj? Czarnodajem. Body na jeden to jest decyzja tak zwana zła, także chcemy mieć więcej body. Może dwójeczka będzie idealnie, kto wie. Trzeba to przede wszystkim przetestować. A, tu jest do zebrania wino. Kurwa, nie klikłem. Zbieraj. 607 galonów.
Ty, a może to jest tak, że ja tym więcej mam wina? No, ta skawele. Jak to? Nie, jak nie mogę cofnąć? No, kurde. Nie, no co ty. Łe, to będę musiał to sprzedać. Ale lipa, bo nie pomyślałem, kurwa, wcześniej. Myślałem, że będę mógł sobie cofnąć i kupić takie nowe tego. Nową skrzyneczkę na wino, a tu chyba niekoniecznie. Jeżeli chodzi o sweetness, tak to wyglądało z tym czarnodajem. Tak go będę nazywał czarnodaj. Ci mi łatwiej. A to jest czarno. A, to jest czarnodaj. Sweetness na 1 to jest fatalny wybór, także chcemy sweetness zachować na w miarę wysokim poziomie. Może dwójeczka tym razem będzie idealnym wyborem. Ale chyba zarobię całkiem sporo, prawda? Zarobiłem całkiem sporo z tego wina, co sprzedałem, czy nie? Oj, chyba nie, chyba tragicznie wyszło. Jeżeli chodzi o health, no też nie jest dobrze. Nie wzrosło jakieś dużo, a miało wzrosnąć. Dobra, idziemy w masę, bo jesteśmy bankrutami. Pozdrawiam. Botling, botling. Jak najszybciej. Ze 300 butelek chociaż weź to z butelku i ze 300 chociaż. Bo jest lipa fizz, nie? Kupować moje wina, kurwa, halo! Nie, wariacie, jak to jedno, jak to tylko jedni ludzie chcą kupić moje wino? To niemożliwe jest. A wy nie chcecie, wy chcecie, ale potrzebujecie jakichś specjalnych, czarnoda, innego, jakiegoś owego, białego, tego. Quality musi być dobre. Vine testing weź. Weź. Do tego wrzućmy. Do. Jak to się nazywa? Do beczek. Niech sobie tam chwilę pobędzie ze trzy turki. No i chyba zbankrutowaliśmy. Tak mi się wydaje. Jak to wie, może to jakieś się okaże gigantycznym hitem. O! Ciekawe, czemu nagle 70. Piętki, może coś środkujemy, chociaż trochę? Miejmy nadzieję, trochę. Oj, zminimalizowałem giereczkę. Może special order będę w stanie jakiś wypełnić. Chyba tu ktoś chciał białe wino i powyżej 70 rating. Jest! No ale ona przecież mi nic nie. No ale gówno płaci. No dobra. No, musimy tak zrobić. Next. We are losing money. No co ty nie powiedz, wariacie? Przecież widzę, że nie jest dobrze. No ciężko, ciężko, ale to przez mój błąd chyba trochę. Chyba z tą pożyczką zepsułem. Mogłem wziąć porządniejszą pożyczkę, to byśmy się teraz turlali. A nie byłoby problemów. No, błędy zostały popełnione. Duże błędy, duże błędy. Musimy czekać, aż spłacimy pożyczkę, ale to przez 35 tury ja to będę spłacał? O kurwa, dobra, nie da rady przez. Crafting, ile to kosztuje? 100 dolców. Joci grinto. Ale syf, nie? Nie wiem, mogę jakąś pożyczkę od znajomych wziąć? Już mi się. Nie, no już mi się nie chce grać, nie? Od nowa będę musiał? Możemy zebrać winko. Weźmy, zbierzmy, czemu nie? To co my z tym zrobimy? Możemy chyba to po prostu sprzedać. Tak mi się wydaje. I no, zebrałem. Halo? Coś tam zagadałem z kimś. Uuu, 3453 galony. Co jest kurwa grane, nie? Jeszcze będę musiał sprzedać trochę. Jeba. No ta. A, dostaniemy za to potężne 500 dolarów. No niedużo akurat. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się też, że dobrym pomysłem byłoby posprzedawać wszystko, co kupiłem, ale ja za dużo też nie kupiłem w sumie. Nie, no, shopa bym musiał sprzedać, nie? To jest dobry pomysł, nie? Sprzedać shopa mojego, on 5 koła kosztuje i zainwestować w butelkowanie. Tak chyba zrobimy ostatecznie. Bez lipa. Na razie się utrzymujemy na minus 1000, a już mi się butelki kończą. Jestem w stanie zabutelkować tą tutaj tych ziomków, tylko potrzebowałbym trochę więcej siana. Więc robimy coś bardzo głupiego. Sprzedaję tego shopa. Trudno. Robię butelkowanie.
No i postaram się zabutelkować ile wlezie. Sprzedam nawet więcej, powiem wam. Sprzedam to, o, pyk. A nie mogę, bo tu coś jest w środku. Kurwa mać. A tutaj jakie traktora nie mam? No nie mam. Pożyczki nie mogę, naprawdę? A mogę dobra, spłacimy pożyczkę i weźmiemy na 35 koła na 5 lat. Dobra, S. Dobra, mamy to. Kupuję z powrotem ten sklep. No trochę zwaistowałem 5 koła, wiem, widzowie. No ale trudno, nie chce mi się tego ręcznie robić. No i teraz butelkujemy. A nie mam miejsca jeszcze w tym warehouse'ie. Trzeba zainwestować. Dobra, to jest grube inwestycje. Wszystko albo nic, proste. Pyk i pyk. No, teraz możemy butelkować. Tylko problem jest taki, że przydałoby się to rozwinąć. Tak zrobimy, 10 koła mnie to będzie kosztować. Chciałem to zrobić jak najszybciej, kiedy tylko nadarzy się taka okazja. Tu jeżeli chodzi o press, to my co chcieliśmy zrobić? 36 wydaje mi się idealne. Chciałbym jeszcze zajrzeć do mojego tutaj opisu. Sweetness body na 2 na pewno nie, czyli mierzymy gdzieś pewnie wyżej. Jeżeli chodzi o body. Tu mogę coś dodać, zebrać, podciąć. 708 galonów. No nieduże akurat. Możemy to sprzedać i chyba to sprzedamy generalnie. I tu zrobimy tak. Zostawimy. No wydaje mi się, że sporo by trzeba było tego zostawić. Czyli tych krzaczorów. Cleaning fermentation. Kurde, no teraz nie wiem, czy robię dobrze, czy źle robię. A sweetness, sweetness, jeżeli chodzi o to. O, Czarnobyl. Czarnodaj. Sweetness, nie wiadomo. To może jedynka będzie dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o sweetness. Oj, chyba nie. Alkohol of the yacht, tak. Oj, chyba nie, 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 chyba to niedobry pomysł. No to jest 11%, może być. Zobaczymy. No i co, niestety spłacałem pożyczkę. Nie jest to dobra informacja. Co się stało? Ukończyliśmy historię. W jeden odcinek dla widza? 100 days? A, już 100 dni minęło. Szybka, szybka fabułeczka dla widza. Ale rozumiem, że będziemy mogli kontynuować naszą historię. Dzięki, dzięki, 100 days. No i co, postaramy się ukończyć jak najlepszą farmę. Myślę, że w ogóle te napisy to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie no, chyba sobie żartuję, że ja nie będę mógł grać dalej. Nie, nie mogę, enter, nic, kliknąć. Halo? No nie, no nie, nie. Wariacie, nie, nie, nie. Odmawiam. Po tych napisach dostaniemy taką opcję, graj dalej, na pewno. No, zdecydowanie dostaliśmy. Prosta piła, dobra. Vine testing i przede wszystkim cleaning. Cleaning i przydałoby się ten warehouse ulepszyć, bo to kurczę nie ma miejsca. Znaczy nie ma miejsca, przydałoby się tam dodać office, tak zwane biuro. Dzięki temu sprzedawalibyśmy więcej butelek, bo mamy ich już całkiem sporo weku. Jak najszybciej chciałbym to zrobić. Pokaż to winko, dobre? Sweetness nie pasi. O kurwa, petarda ty. Eleganckie. No, chyba będzie jak świeże bułeczki schodzić. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Możemy jeszcze wrzucić... tutaj do Arching. Chciałem zobaczyć jeszcze raz tutaj na tego Czarnobyla. Jeżeli chodzi o body, może czwóreczka będzie idealnym body. Dla tego rodzaju wina. Spróbujmy. Możemy to tylko spróbować metodą... prób i błędów. No i tutaj sprzedajemy nasze wina git. Może mamy jakieś specjalne zamówienie. Special orders. Mamy specjalne zamówienie. Mogę to sprzedać. W ogóle ile zrobiliśmy tych butelek? 10 tysięcy. Co jest? Tego rocznika. Nieźle, nieźle posło. Special orders też mi przywraca fame. Gdzie dostaję z tego fame i będę mógł inwestować w nowe technologie. No i tutaj... weźmy ślub. Nie no, podcinajmy tutaj te gałązki. Coś.
Tak, na razie zajmijmy się nowym polem. Dobra, teraz kliknijmy bottling, czyli nowe winko robimy, czy pakujemy do butelek. 12 tysięcy wyszło nam butelek wina, także jest git, tylko nie będzie, ja to kurczę wszystko pomieszczę niestety, w tym jest bardziej większy problem. Przydałoby się to ulepszyć jak najszybciej. No i chyba to ulepszymy zaraz. Miejmy nadzieję przynajmniej. Ale w ogóle ile się będzie to robić, ile tur? Strasznie dużo. I może te... A, nie mam siana teraz. Czemu nagle mi pito zniknął? No i sadek. A właśnie chciałem zainwestować tego w rozwinięcie warehouse'u, bo chyba nie udało mi się, nie. Czemu mi siano znikło nagle? Nie wiem. No dobra, trudno. Nie wiem, coś się może wydarzyło, ale to... Pominąłem. Gdzieś skipłem. Dobra, powoli coś tam zarabiamy, sianka. Jest gituwa. Kliknijmy tutaj sprzątanie. No i byle nie być na minusie i powinno być gituwa. Jeżeli chodzi o nasze winko, no, sweetness 1 nie, body 4 również nie. A mamy 12 tysięcy butelek. Strasznie dużo. Dobra, i harvesting. No i kropowanie tego. O, a tutaj niestety zaraza nam się wdała. Nasze liścia. Czy ja jestem w stanie to naprawić w jakiś sposób? Chyba na bieżąco już nie jestem w stanie naprawić. Ale możemy popryskać to. I na przyszły sezon będzie odporne. Dzięki temu. Coś tam sprzedajemy, ale kurwa nie zarabiamy za dużo z tego, nie? To jest problem. Ile galonów, co jest grane, stary. Dobra. To jest dużo, nie? A i nie mogę zbierać, bo deszcz pada. No do kitu trochę. O, dobra. Zbierajmy nasze winogrona. Pres, wyciskanko. No i tak się będzie tutaj toczyć życie na naszej farmie. Ile my chcemy body? 1 czy 2? Testowaliśmy jedynkę, jeżeli chodzi o body. Wydaje mi się, że tutaj chcemy dużo body. Tak, jedynkę, dwójkę testowaliśmy, trójki jeszcze nie było. No dobra, no to coś takiego byśmy zrobili chyba. No i tak się będzie tutaj wszystko toczyć powoli. Będziemy tworzyć wina, sprzedawać wina, ulepszać technologię, no i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym jak najszybciej commercial office zrobić, tylko tutaj nie ma miejsca, więc najpierw musiał ulepszyć ten warehouse. Potrzebuję 10 koła do tego. 208 galonów. Ciekawe, czemu tutaj tak mało galonów z tego wychodzi, a tutaj tak mega kurczę dużo. Nie wiem, od czego to zależy. To się opłaca festom czarnodaj robić. To winogrono. Jeżeli chodzi o sweetness i czarnodaj, to mamy tu napisane. No nie, nie. Nie wiemy ile konkretnie byśmy chcieli. Ale wygląda na to, że raczej coś w granicach dwójeczki byłoby elegancko. Crashing. Trochę taki Tetris, jeżeli chodzi o granie w tą grę. Na początku mnie to też odrzucało, ale później całkiem przyjemnie się w to gram. Tak jak mówię, gra się w to przyjemnie. Nie wiem jak jest z oglądaniem tego, bo nigdy nie widziałem, żeby ktoś grał w tą grę. Zresztą ona była niedawno na Epiku za Freeko, także możecie sobie, jeżeli odebraliście, to zagrać. Może nawet gdzieś tam skipnęliście sobie. Naprawdę przyjemnie się gra w tą grę. Ja lubię gry indie generalnie. Nie nagrywam ich dużo, bo to jednak gry indie. Chociaż z drugiej strony, co mam nagrywać, co? To co wszyscy już nagrali 8 razy. No, może gra indie. Może gry indie to nie jest taki głupy pomysł generalnie. Fermentation, myślę, że ukończymy sobie to. Że zrobimy sobie to jeszcze dzisiaj. Ostatnie tury i zakończymy dzisiejszy odcinek. Bottling. Testujmy nowe wino. O. A nie osiana tyle. Dobra, to myślę, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba taka luźna indie seryjka. Jeżeli tak, to możecie zostawić lajka. Wpaść też na inne filmy i na Twitcha.
i mój drugi kanał. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się jutro, godzina 14 albo 16. Z takich gier indie, spokojnych, ale też takich zadymiarskich. Różny content, różny kanał, różne kanały. Na Twitchu też podaje się o tam inny content.